Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc luty 2019 odnośnie miłości. Pierwsza część filmu będzie dotyczyła czytania dla wszystkich osób, które są w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy karty coś chcą Państwu przekazać, czy coś się wydarzy w tym miesiącu nowego. Karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam u naszych wodników będzie się w tym lutym działo. Luty, najpierwszy tydzień marca, tak już powiem. Dobrze. Co myślicie, kochane wodniki, na temat swojego partnera? Pustelnik. Co wasz partner myśli o was? Król denarów. Co czujecie do swojego partnera? As kielichów. Pięknie, pięknie. A co wasz partner czuje do was, kochane moje wodniki? Król mieczy. Znowu król. Jakie są wasze zamiary w stosunku do waszego partnera? Cesarzowa. Ale niebiesko. Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? Sześć mieczy. Jak traktujecie swojego partnera? Wieża. Jak partner traktuje was? Rycerz bufon. Co jest między wami? Lub kto, co was łączy lub dzieli? Cesarz. I najbliższa przyszłość. Cztery buławy. Dziesięć kielichów. I królowa denarów. Bardzo ładnie. Tyle czytania mamy umiarkowanie, czyli będzie wszystko spokojnie, stabilnie, bez jakichś wydarzeń nagłych. Kochani, pamiętajcie, że z tej strony jest wasza energia, z tej strony wasza energia waszego partnera, ale ponieważ jest to czytanie ogólne, energie mogą się zamieniać miejscami, mogą się mieszać, więc już sami dojdziecie do wniosku, z którą bardziej rezonujecie stroną, dopasujecie to do swojej sytuacji życiowej. Pamiętajcie również, że jest to czytanie ogólne, nie dla wszystkich wodników. Zazwyczaj te wodniki, które mają spokojne, ułożone życie partnerskie, nie potrzebują czytań z kart Tarota, tak? Więc raczej to jest do tych wodników, które mają jakieś wątpliwości, zawirowania w swoim życiu, potrzebują jakiejś wskazówki. Kolejną rzeczą jest to, że tak jak mówię, jeżeli z wami nie rezonuje to czytanie, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Ja pod filmem umieściłam link do bardzo fajnej strony, gdzie szybko, łatwo można obliczyć, jaki to jest znak.
I wysłuchując tego drugiego znaku ascendentalnego, może po prostu po części z jednego i drugiego filmu wywnioskujecie, wyciągniecie jakieś wnioski, złożycie to sobie w całość i tam może będą jakieś szersze wiadomości. A teraz pamiętajcie, tak jak mówię, czytanie ogólne nie dla wszystkich, choćbym tylko do jednego wodnika trafiła, już wtedy będę się cieszyła, bo widocznie ta osoba miała usłyszeć to, co karty tutaj dla niej chcą pokazać. No dobrze. Dobrze. Co myślicie na temat swojego partnera, moje kochane wodniki? I w głowie macie pustelnika. No, czujecie się troszeczkę osamotnieni w związku. Czujecie, że troszeczkę się oddalacie od siebie. Może jesteście samotni we dwoje. Coś odwlekacie, może jakąś rozmowę, coś jeszcze chcecie pomyśleć. Troszeczkę jakbyście się nie asekurowali, tylko odseparowywali od otoczenia. Od rodziny, od przyjaciół, nawet od partnera. Coś chcecie w samotności przemyśleć, coś przeanalizować. Jakąś tutaj decyzję może chcecie podjąć, znaleźć jakąś po prostu swoją złotą myśl. Jak zadziałać tutaj na ten wasz związek, żeby po prostu było lepiej, tak? Musicie coś przemyśleć, przeanalizować, ale w spokoju. Mówię, odizolowanie, odseparowanie od otoczenia. Żeby pozostać sami ze sobą, ze swoim wnętrzem, ze swoimi myślami i wszystko to w głowie po prostu poukładać. Uczucia, jakie żywicie do swojego partnera, macie asa kielichów. No, as kielichów mówi o pięknej, czystej miłości, tak? Jest to szczere, jest to prawdziwe, budowane na przyjaźni, więc na pewno tutaj wasze uczucia w stosunku do partnera są czyste, bardzo obfite, emanujecie naprawdę bardzo dużą, że tak powiem, możliwością kochania, tak? Dawania tej miłości. Bardzo wam zależy na waszym partnerze i wasze, mówię, uczucia są bardzo szczere, bardzo takie płomienne, obfite. Wasze zamiary w stosunku do partnera. I teraz tak, mamy tutaj kartę cesarzowej. Cesarzowa nam mówi, że widzicie swojego partnera jako idealnego kandydata na męża bądź żonę. Karta też może mówić, że chcecie planować z nim dziecko, że chcecie być właśnie tym jedynym, tworzyć związek taki na dobre i na złe. Karta cesarzowej mówi o kobiecie takiej wygodnej, lubiącej otaczać się przepychem, luksusem, eleganckiej, zadbanej, bardzo pięknej. Więc wasze zamiary w stosunku do partnera są, no mówię, uważacie go za idealnego kandydata na męża, na żonę. Więc tutaj cesarzowa, no mówię, możecie też chcieć mieć dziecko właśnie z partnerem, ale raczej bym tu się skłaniała na to, że po prostu uważacie go za dobrą, świetną partię. A co na to wasz partner, moi kochani? Wasz partner myśli, jest tutaj król denarów. I teraz tak, albo to jest osoba po 45 roku życia z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec, bardzo dobrze sytuowana, na wysokim stanowisku, zaradna, o zasobach finansowych, dobrze sytuowana. Ewentualnie król denarów dla innych wodników może oznaczać to, czy będziemy mieli czas na partnera, ponieważ bardzo dużo pracujemy, tak? Praca jest dla nas ważniejsza. Zazwyczaj król denarów to jest taki troszeczkę pracoholik, tak? On więcej siedzi w firmie, więcej siedzi w pracy niż w domu. Tak naprawdę ciągle gdzieś tymi myślami odbiega od życia takiego prywatnego, a ciągle coś tam myśli, jak tam w firmie się dzieje, czy pracownicy mnie nie oszukują, czy wszystko dobrze idzie, czy będą zyski, czy będą straty, więc siedzi cały czas w tym świecie materialnym. I być może jest tutaj ta taka przepaść między wami, że ten wasz partner tak się zatracił w tej pracy, ciągle myśli o tym właśnie zarabianiu, o tej firmie, czy biznesie jakimś. Dlatego wy czujecie się samotni w tym wszystkim, tak? I tak naprawdę zwróceni jesteście ku sobie. Dobrze, że tak powiem,
Chcielibyście tutaj, dobrze to wszystko rokuje, ale jest jak właśnie może ta praca jest tutaj tą przeszkodą, że tak naprawdę oboje czujecie się samotni, w związku za mało przebywacie ze sobą. I teraz tak, w sercu waszego partnera jest król mieczy. Król mieczy jest to osoba zazwyczaj w jakichś trudnych przejściach miłosnych. Może być to rozwodnik, może być to wdowiec, może być to osoba, która po prostu przeżyła jakiś straszny zawód miłosny. Jest z tego powodu bardzo poraniona, bardzo taka, no wręcz już zrezygnowana, boi się zaufać, zamknęła się w swoim świecie, otoczyła się taką skorupą i naprawdę, żeby się dokopać do wnętrza, do jej serca, no to potrzeba cierpliwości, o czym mówi nam karta umiarkowania, tak? Karta cierpliwości, karta dyplomacji, żeby tutaj odpowiednio rozmawiać. Wiedzieć, jakimi słowami operować, żeby broń Boże tej osoby nie urazić. No i po prostu mieć podejście do tej osoby, tak? Ta osoba może długo się otwierać na nas, ale ogólnie jest to osoba bardzo taka inteligentna, wykształcona. Może piastować jakieś wyższe stanowisko urzędnicze. Zazwyczaj jest to jakiś dyrektor właśnie jakiejś firmy, czy prawnik, czy sędzia. Jakiś urzędnik wysoko postawiony. I pierwsze wrażenie może właśnie takie odbierać, że jest osobą oschłą, zimną, niedostępną, ale tak naprawdę to tylko jest gra prozorów, ponieważ tak bardzo był poraniony w poprzednim związku albo sparzył się na jakiejś osobie, która go źle potraktowała, że teraz boi się zaufać. I mówi, owinął się takim kokonem, taką skorupą niedostępności, troszeczkę jest zblokowany, więc trzeba nad nim popracować, żeby on po prostu na nowo zaufał, otworzył się. I takie uczucia emanują w stosunku do Was, od Waszego partnera, tak? Czyli są jakieś przeżycia, są jakieś rany w sercu, które najpierw muszą się wygoić i dopiero on wtedy będzie wiedział, że się może otworzyć i taką nadzieją na to otwarcie jest tutaj, zobaczcie na tej karcie ten ogień w tym kominku, tak? On patrzy na ten ogień, czyli tak jakby on chciał, a ogień znowuż to buławy, to jest namiętność, to jest pożądanie, to jest erotyzm i on może by chciał być takim tutaj ogierem, tak? Takim zdobywcą, kasanowym, takim podrywaczem, zagłębić się właśnie w teoretyczne tutaj sprawy, ale no nie pozwala mu ta natura. Zobaczcie, ten miecz stoi tutaj pomiędzy, tak? Ale on cały czas zerka w ten ogień tej namiętności, więc może jak posiedzi przy tym kominku dłużej, to jego serduszko zmięknie i po prostu bardziej się otworzy na uczucia. No i oczywiście to może być Wasz partner, a to może być Wasza sytuacja, tak? Jeżeli tutaj stwierdzicie, że bardziej rezonuje z Wami ta energia. I teraz tak, jakie są zamiary Waszego partnera w stosunku do Was? Mamy tutaj szóstkę mieczy. I teraz tak, dla niektórych wodników będzie taka informacja, że Wasz partner oddala się emocjonalnie, tak? I Wy po prostu musicie za nim gonić, musicie coś zrobić, żeby te emocje na nowo się ożywiły, żeby nie było tak, że mieszkacie razem jak współlokatorzy, ale każdy sobie rzepkę skrobie, tak? Czyli rano wychodzicie do pracy, widzicie się wieczorem, tylko przy wspólnej kolacji zamienicie dwa zdania i tyle, i to jest Wasz związek? Nie. To musicie się jakoś dograć. Tym bardziej, że miecze to jest intelekt, to jest rozmowa, to są myśli. Więc raczej tarot by tutaj wskazywał, żeby się nie oddalać, tylko poszukać nowego, lepszego rozwiązania na całą tą sytuację, tak? Kierować się rozmową i sprytnie jakoś dyplomatycznie do tego partnera tutaj odwrócić do siebie, bo zobaczcie, on tutaj plecami w tym sercu do Was stoi, tak? W myślach jak najbardziej jesteście skierowani tutaj do siebie, ale w sercu, no to on jest odwrócony do Was plecami, nie jest jakby jeszcze gotowy, boi się zaufać, tak? On patrzy tutaj na ten ogień, grzeje się przy tym kominku, bo taką jest zimną osobą, tak? Czyli nie ma tych uczuć, nie ma tych emocji. I właśnie tutaj on oddala się emocjonalnie, a Wy powinniście tutaj... No zobaczcie, ta cesarzowa, no jak ona wygląda, no to po prostu goląca kobieta, tak? No chyba, no nie wiem, tylko niezdrowy facet, patrząc na taką kobietę jeszcze w takim stroju, no nie emanowałby jakimiś ognistymi emocjami, prawda? Więc no popróbujcie tutaj, kochane wodniki, może pouwodzić trochę jakoś partnera waszego, jakoś tutaj zainicjować więcej tego ognia, żeby między wami było, żeby ten lód w jego sercu pomalutku topniał, tak? I to może być jedna sprawa. Dla innych wodników z kolei może być to jakaś przeprowadzka, zmiana pracy, zmiana w ogóle, planowanie, bo to nie jest jeszcze czynność, bo miecze to myśli, czyli my dopiero coś planujemy.
coś w tej głowie, jakieś planowanie jest, być może wasz partner chce się tutaj przeprowadzić gdzieś, czy zmienić firmy, czy wyjechać. To zazwyczaj też jest wspólny wyjazd jakiś, tak? Planowanie jakiegoś wspólnego wyjazdu. Więc niekoniecznie może być to odejście emocjonalne, może być to po prostu planowanie jakiegoś wyjazdu, być może na tym wyjeździe coś fajnego się wydarzy, że jakaś wycieczka zagraniczna, no teraz ferie zimowe są, może gdzieś w góry pojedziecie, będzie okazja przy tym kominku na jakiejś owczej skórze pobaraszkować, ogrzać się sam ze sobą, po prostu, tak jak mówi karta pustelnika, troszeczkę porozmawiać, pomedytować sami, żebyście byli, żeby żadne dzieci, żadna rodzina, nikt wam tam nie przeszkadzał, żebyście po prostu cieszyli się własną, własną obecnością, tak? Dobrze, kochani. Teraz tak, jak wy traktujecie swojego partnera? I teraz mamy tutaj kartę wieży. No, karta wieży mówi nam o niespodziewanych, nagłych wydarzeniach, tak? Być może wy w stosunku do waszego partnera no, zachowujecie się w taki sposób, że on po prostu się was boi, że nie jest w stanie przewidzieć waszej reakcji. Być może jesteście wybuchowi, zbyt może agresywni, jakieś, potraficie wszcząć jakieś awantury, być może jesteście nerwowi i robicie to tak niespodziewanie i tak gwałtownie, że po prostu wasz partner w ogóle nie jest przygotowany na takie akcje, tak? Z innej strony, dla innych wodników może być taka sytuacja, że pali wam się grunt pod nogami, nie wiecie co dalej robić. I zastanawiacie się, czy po prostu inaczej właśnie nie zacząć, inaczej postępować ze swoim partnerem. Czyli te struktury wszystkie do tej pory, które robiliście, te kroki, które podejmowaliście, nie skutkują na niego to nie działa, więc musicie nagle podjąć jakąś decyzję i zacząć zupełnie inaczej się zachowywać, tak? Być może taka terapia szokowa na niego jakoś tutaj zadziała. To mogą być też jakieś kłótnie w domu, tak? Być może mówię, no, jesteście osobami wybuchowymi, może bez sensu robicie czasami jakieś afery, jakieś awantury, jakieś sprzeczki. Coś po prostu, na co wasz partner nie jest przygotowany, dlatego on się tak zamyka trochę w sobie, bo wy nawrzeszczycie, później wam przejdzie, jest spokój, tak? I po burzy przychodzi słońce, tak? Więc może za bardzo jesteście tutaj gwałtownymi, nieprzewidywalnymi osobami w stosunku do partnera. A jak się z kolei zachowuje wasz partner? No wasz partner pod względem tutaj, bym powiedziała, takiego troszeczkę, no jakby to powiedzieć, rycerz buław, jest to ogólnie romans. Rycerz buław mówi, że wasz partner nie jest gotowy na trwały związek, tak? Że on może się spotkać z wami od czasu do czasu, żeby tylko po prostu pobyć w intymnej jakiejś sytuacji, jakiejś relacji, ale to by było na tyle. Ale to jest dla jednych wodników. Dla innych wodników rycerz buław, tak samo jak szóstka mieczy, mówi o wyjazdach, o podróżach. Są to wyjazdy do ciepłych krajów, jakieś wycieczki zagraniczne, zmiana miejsca zamieszkania, przeprowadzka. Więc bardziej, moi kochani, by mi się tutaj widziało u jednych wodników, że będzie planowane zmiana miejsca zamieszkania, bo wieża też mówi o domu, że już na przykład ten dom, w którym mieszkaliśmy, to po prostu, no, czy sprzedajemy, czy no, wyprowadzamy się, opuszczamy, tak? Bo tam było niewygodnie, byliśmy nieszczęśliwi i przeprowadzamy się w inne miejsce. Też tak może być. I właśnie ten rycerz buław mówi nam tutaj o tej przeprowadzce. Ewentualnie wasz partner szykuje dla was niespodziankę i to jest dla kolejnych wodników, że planuje tutaj jakiś wyjazd zagraniczny, żebyście pobyli ze sobą, odpoczęli i no, będzie to jak gdzieś w jakieś ciepłe kraje, tak? Nie wiem, czy jakaś Tunezja, czy Egipt, czy Majorka, ale gdzieś sobie razem pojedziecie, żeby odpocząć, żeby może to będzie jakaś niespodzianka odnośnie walentynek, też tak może być. Więc tutaj coś z podróżą, coś z ruchem, jakieś tutaj zmiany, coś planowane jest. I teraz tak, co stoi między wami lub co was łączy? Mamy tutaj kartę cesarza, jest to karta zodiakalnego barana. No raczej nie widzę tutaj, żeby to był ktoś, kto stoi między wami, was dzieli. Być może to jest szef któregoś z was, może tutaj są jakieś ograniczenia, może chcielibyście właśnie pojechać tutaj na ten wyjazd, na ten urlop, wasz partner by chciał, ale no ten cesarz tutaj mu nie chce może dać urlopu, tak? Bo cesarz jest to osoba na wysokim stanowisku, zazwyczaj jakiś zarządca, jakiś szef jakiejś wielkiej firmy, która po prostu zarządza ludźmi, ma bardzo dużo pracowników pod sobą, osoba bardzo majętna, o wysokim statucie społecznym,
bardzo takim dużym szacunku. Ale ogólnie cesarz jest to karta mówiąca o ojcostwie, tak? Że cesarz jest bardzo prorodzinny, jest bardzo dobrym mężem, bardzo dobrym i lojalnym mężem i dobrym ojcem. Zazwyczaj jest to partner docelowy, starszy o 5-7 lat. Może być troszeczkę szorstki, może być troszeczkę stanowczy, troszeczkę surowy, ale jest na pewno sprawiedliwy i no, taki lojalny. Na pewno krzywdy Wam nie zrobi, bardzo dba o dom, taki prorodzinny, więc musicie sobie tutaj, kochane wodniki, dopasować. Co Was tutaj łączy z partnerem? Może właśnie to, że nie ma tych uczuć, ale on jest właśnie Waszym mężem i jest doskonałym ojcem. Też tak może być, tak? Że to Was właśnie cementuje ze sobą, że być może no, nie dogadujecie się troszeczkę w takim życiu swoim tutaj osobistym, ale tworzycie fajną rodzinę i jest Wam ze sobą dobrze i na pewno Wasz partner tutaj dba o Was, o Waszą rodzinę, o dom, jest dobrym ojcem, dobrym mężem i daje Wam zabezpieczenie finansowe, tak? Czyli utrzymuje całą Waszą rodzinę, ma bardzo dobrą pracę, no i troszczy się o Was, tak? Najbliższe dni, najbliższy czas, koniec miesiąca. Kochane wodniki, bardzo ładne trzy karty mamy tutaj, ponieważ tak, czwórka buław mówi nam o tym, że tworzycie razem dom i rodzinę i chcecie razem ten dom i rodzinę tworzyć. Jesteście w niej bardzo szczęśliwi, czyli to taka kompletna rodzina, czyli podejrzewam, że no, jesteście tutaj długo już z partnerem, jest to Wasz współmałżonek, współmałżonka bądź partner taki już docelowy. Być może nawet macie ze sobą dzieci. I kolejna karta mówi o szczęśliwej rodzinie, tak? Czyli wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży. Te wodniki, które są samotne, a są na razie tylko na tak zwaną kocią łapę ze swoim partnerem, może być planowany ślub, może być zalegalizowanie związku, ponieważ 10 kielichów to jest ślub. Dla niektórych wodników może być to też taka sytuacja, że Wasz współmałżonek ukrywa drugą rodzinę, ale to tylko mówię wyjątkowo. Może być taka sytuacja, że po prostu dla tych, gdzie tu stoi ten cesarz między Wami, być może jest to kochanek bądź kochanka, może być tutaj druga rodzina, tak? Że Wasz partner prowadzi podwójne życie, ma drugą rodzinę, o której Wy nie wiecie. Ale to mówię tylko tak dla niektórych. Ogólnie jest to ślub, no przy czwórce buław jest to szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina, ślub, spełnienie emocjonalne, niczego nie powinno Wam brakować, będziecie bardzo szczęśliwi. I na koniec miesiąca mamy kartę Królowej Denarów. Karta Królowej Denarów mówi nam o tym, że nosicie się z konkretnymi zasadami, tak, na które godzicie się oboje, czyli dojdziecie do jakiegoś porozumienia, do jakiegoś kompromisu, coś sobie powyjaśniacie, moje kochanie, zaraz dopytam jeszcze karty, ale być może partner Was zabierze na jakąś wycieczkę i troszeczkę się odstresujecie, wyluzujecie i będzie dobrze. W karcie tła, tak jak mówiłam, mamy kartę umiarkowania. Umiarkowanie jest to karta mówiąca o tym, że wszystko zostanie tak, jak było po staremu, tak? Musicie się tylko uzbroić w cierpliwość, właśnie tutaj pokierować się dobrą dyplomacją, no wiedzieć jak rozmawiać z partnerem, jeżeli macie jakieś tutaj problemy, to najlepiej rozmawiać, wyjaśniać, no i tak delikatnie, żeby po prostu nie zranić tego jego poranionego serca, bo on jakąś urazę w sobie nosi, albo po prostu mówię, ktoś go kiedyś uraził, jakiś były partner i on teraz po prostu boi się tak troszeczkę otworzyć, już nie chce tego serca tak po prostu, boi się, że to serce znowu zostanie poranione, tak? Więc dajcie tutaj mu szansę. Dobrze, kochani, wyjaśnijmy sobie kilka kart. Najpierw tą wieżę. Dlaczego Wy to tak, o co tu chodzi z tą wieżą? Czy to Wasz taki temperament wybuchowy? Czy jakieś niespodziewane wydarzenia szykujecie tutaj dla Waszego partnera? Dziewiątka buław. Kochani, dziewiątka buław jest to wyznaczanie granic i takie troszeczkę ograniczanie się, bronienie swojej przestrzeni osobistej, bronienie, że tak powiem, bronienie swoich wartości, takich zasad moralnych, bronienie też swojego domu, swojego otoczenia, taka walka o rodzinę. I
stawienie czoła wszelkim przeciwnościom, więc być może tutaj wy po prostu będziecie walczyć o ten dom, o tą rodzinę, żeby to nie runęło, tak? Rodzinę i ten dom w takim sensie nie fizycznym, tylko właśnie takim mentalnym, tak? Że rodzina, czyli ty, partner i dzieci wasze, tak? Ten dom, który tworzycie. Dobrze, zobaczmy, o co tutaj chodzi teraz z tym cesarzem. Kto to jest ten cesarz? 5 denarów. Ktoś, kto oczekuje naszej pomocy. Ktoś, kto, że tak powiem, cesarz i 5 denarów. On może tutaj po prostu pieniądze od was wyciągać. Też tak może być. Albo utrzymuje was finansowo. Może być to wasz utrzymanek, że ktoś, kto po prostu dzieli się z wami pieniędzmi. Albo po prostu, mówię, chodzi tutaj o te wartości waszego partnera, tak? Że chodzi tu o pieniądze, że on łoży na was. No już musicie to dopasować do siebie. Król mieczy. Co tam w tym sercu, ten król mieczy? No, wyszło 5 filirów. Tak, czyli on ma jakieś smutki. On rozpamiętuje coś. Coś starego, coś rozpamiętuje, coś starego, co przeżył, jeszcze żyje w tym. Nie widzi tych dwóch kielichów, czyli was, tej nowej relacji, tylko cały czas płacze za tym, co stracił. Że tak powiem, cały czas jeszcze żyje tym, co było, tak? Przeszłością, rozpamiętuje tą przeszłość. Płacze nad rozlanym mlekiem, a co była, nie jest, nie pisze się w rejestr, już nie wróci, więc nie wiem, czemu to tak. Szóstka mieczy. Wyjaśniona szóstką mieczy, kochani. Czyli jakieś tu planowanie podróży, wyjazdu. Teraz zobaczymy tego rycerza buła. Nie mogę. Rycerz buław. No kochani, czyli nie mam zmieniać interpretacji tej karty. Czyli to, co powiedziałam, widocznie zostaje. I zobaczmy jeszcze cesarzową. Szóstka kielichów, czyli ewidentnie chcecie mieć dziecko tutaj ze swoim partnerem, czyli powiększyć rodzinę. Co to jest ta dziesiątka kielichów? As, miecze. Czyli jakaś prawda tutaj wyjdzie na jaw. Zwycięstwo jakiejś prawdy, ewentualnie odcięcie się od czegoś. No nie wiem, czy tu nie chodzi właśnie o tą drugą rodzinę. Zaraz zobaczymy jeszcze. Albo wyjaśnienie właśnie sobie. Tak, koło fortuny zmiany. I ta królowa denarów. Kto to jest ta królowa denarów? Dziesiątka denarów. Czyli majątek, że tak powiem, rodzinny, dom rodzinny. Kochani, dojdziecie tutaj do jakiegoś porozumienia. Musi być jakaś rozmowa. Co jeszcze? As mieczy może oznaczać umowę, tak? Czyli przy dziesiątce kielichów może być to po prostu ślub. No przypieczętowany już tutaj papierkiem, tak? No i koło fortuny wyjaśnia to, że to jest rządzenie losu, że jesteście sobie przeznaczeni. No i królowa denarów, no będziecie ze sobą na jakichś określonych zasadach, na które oboje się zgodziliście, no to wydaje mi się, że ślub jest taką ugodą, tak, że chcemy być ze sobą na dobre i na złe. I mamy tutaj kartę dziesiątki denarów, że majątek, razem mieszkacie, wspólne mieszkanie, wspólne pieniądze, niczego wam nie brakuje, taka rodzina pokoleniowa, tak, że więzy rodzinne was łączą. Dobrze, moi kochani, nic już więcej nie doputuję, bo myślę, że to jest jasne. Sami sobie resztę dopowiecie. Teraz poproszę jeszcze o wsparcie anielskie dla naszego wodnika. Wodnik. Pozostań optymistą w kwestiach uczuciowych. Pozytywne myślenie i wiara zapewnią ci romantyczność. Widzicie, kochani? Czyli trzeba pozytywnie myśleć, wizualizować, afirmować i wtedy
bardzo dobre sytuacje, wspaniali ludzie do Was, że tak powiem, przylgną i wtedy wszystko, co tam sobie zaplanujecie, bardzo pozytywnie się zakończy. Moi kochani, pozdrawiam serdecznie, życzę wspaniałego miesiąca. I teraz przechodzimy do naszych samotnych wodników. Zobaczymy, co tam u nich. Czy uda się coś złowić w lutym miesiącu? Patrzymy. Bardzo proszę. Porady dla samotnych wodników wolności miłości na miesiąc luty 2019. Luty 2019, miłość, samotne wodniki. Już patrzymy, kochani. Co tam się wydarzyło takiego w przeszłości, że jesteście obecnie sami? Już patrzymy. 4 denary. Obecna sytuacja. Świat. Bardzo ładnie na razie. I najbliższa przyszłość, koniec miesiąca. Śmierć. Zmiany, zmiany, zmiany. I w tle mamy rycerza denarów. Czyli jakiś jegomość się pojawi. Dobrze. Moi kochani, wydaje mi się, że w przeszłości zbyt bardzo byliście zamknięci na wszelakie relacje, uczucia. Kurczowo trzymaliście się tylko pracy. Nie interesowaliście się, że tak powiem, no, waszym życiem tutaj miłosnym, emocjonalnym. Dobrze wam było tak, jak było. Co jeszcze mogę powiedzieć o 4 denarów? 4 denarów to jest taki strach przed stratą. Kurczowo trzymamy się właśnie tych finansów, boimy się, że tak powiem, straty, ale w uczuciach jest to karta mówiąca, że zamykamy się właśnie na uczucia, że nie chcemy od nikogo uczuć i sami też nie dzielimy się tymi uczuciami. Jesteśmy wylewni uczuciowo, czyli zamykamy po prostu nasze serce, do którego nie ma ani odpływu, ani wpływu uczuć. Zamykamy się w materii, tak? Po prostu żadne relacje nas nie interesują. Ale całe szczęście to przeszło już do przeszłości, ponieważ w waszej obecnej sytuacji pojawiła się karta świat. Karta świat mówi o tym, że doszliście już do jakiegoś etapu swojego życia, jakiś cykl już się zamknął i zaczynacie od nowa. Dostajecie teraz nagrodę za wszystkie trudy, poświęcenia, jakie do tej pory żeście ponieśli. To już odchodzi w niepamięć. Otwieracie się na nowe, na wszelkie błogosławieństwa, że tak powiem, życia, wszelkie dary, na nowe znajomości. Otwieracie się na świat, otwieracie się na ludzi, wychodzicie wreszcie do ludzi. Interesujecie się spotkaniami jakimiś, kontaktami z przyjaciółmi, podtrzymujecie to, ruszacie w świat. Dla niektórych może być to wyjazd nawet za granicę, może być to poznanie kogoś za granicą, korespondowanie, mailowanie, podróżowanie, jakieś wyjazdy, wycieczki, podróże, odwiedziny kogoś i być może gdzieś tutaj coś się wydarzy, że będziecie mogli poznać jakąś nową osobę. Najważniejsze, że wychodzicie tutaj z tej skorupy, tego zamknięcia, tego takiego strachu przed światem, przed innymi ludźmi, tak trzymania się kurczowo tylko tej pracy, wreszcie rzucacie to i po prostu płyniecie z prądem, idziecie na fali, idziecie w nowe, otwieracie się na świat, na ludzi, ludzie otwierają się na Was, ludzie Was wreszcie zauważają i tak jak mówię, coś z tego może być. Najważniejsze, że domknęliście już jeden cykl życia i zaczynacie teraz nowy, lepszy, który jest bardzo szczęśliwy, bardzo optymistyczny. I kochani, bardzo to się potwierdza, ponieważ karta śmierci mówi o tym, że Wy już dojrzeliście do pewnych zmian, że chcecie podjąć te zmiany, że Wam już jest źle, że poprzez jakieś bolesne doświadczenia z przeszłości Wy już po prostu wyciągnęliście jakieś wnioski
i chcecie dokonać zmiany w sobie, tak? Chcecie dokonać zmiany waszego życia. Teraz zobaczymy, co jeszcze ta śmierć oznacza, ale bo to jest po prostu transformacja. Transformacja waszego życia, czyli wychodzicie z tej skorupy, jak ten ślimak, tak? Ślimak, który później wystawia rogi i idzie sobie przed siebie. Nie siedzicie w domu, nie jesteście zamknięci, tylko praca, dom, tylko ruszacie w świat. Wyjeżdżacie, podróżujecie, zwiedzacie, poznajecie ludzi, otwieracie się na ludzi i to pięknie was, że tak powiem, przeobraża, transformuje na nową drogę życia. W tle czytania mamy rycerza denarów. Rycerz denarów jest to mężczyzna około 30-40 lat, z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec. Osoba, że tak powiem, no, zadbana, majętna, może troszeczkę nie tak bardzo urodziwa jak na przykład no, rycerz buław. Troszeczkę taki, nie jest takim, że tak powiem, dynamicznym ogierem jak rycerz buław. Jest troszeczkę wolniejszy, spokojniejszy, ale bardzo dobry, majętny. No i ktoś może taki w waszym życiu się tutaj pojawić. Ktoś, kto przywiezie wam piękny prezent, być może nawet pierścionek zaręczynowy, być może jakiś tutaj adorator wokół was się pojawi. Ktoś pomału już do was idzie. Pomału idzie, przynosi wam coś fajnego, jakąś niespodziankę. I ogólnie bym powiedziała, że jakieś niespodziewane pieniądze, ale raczej tutaj chodzi o jakiś piękny upominek. Jeszcze, kochani, to powiemy sobie tą kartę śmierci. Dwójka mieczy. Chodziło tutaj o zdjęcie tej właśnie blokady. Blokada, którą mieliście, wy po prostu zdejmujecie z siebie tą blokadę i otwieracie się na ludzi, otwieracie się na nowe możliwości, na świat. Podjęliście ciężką decyzję, bo to była dla was ciężka decyzja do podjęcia, ale poprzez tą ciężką decyzję, przez to cierpienie, ten ból, który towarzyszył właśnie temu, bo musieliście z czegoś zrezygnować albo musieliście sami siebie się zaprzeć, I swojej naturze, która mówiła, że nie, no tak jednak nie zrobię, bo ja nie jestem taką osobą, ale skoczę z tej liny, tak, na bungee, tak, no boję, mam lęk wysokości, ale skoczę. Czyli takie zaparcie się samemu sobie, swoim właśnie nawykom, swoim przyzwyczajeniom i podjęliście tą decyzję i chcecie zmienić zupełnie swoje życie na nowe, na lepsze. I w tym karta świata wam pomoże. A tam na horyzoncie już w tle gdzieś jakiś jegomość, byk, panna, koziorożec. Taki znak zodiaku między 30-40 lat się koło was kręci. I coś z tego fajnego może w lutym wyniknąć, ale bardziej bym to już na marzec przerzuciła. Kochani, to by było na tyle. Zobaczymy jeszcze szybciutko aniołka dla was. Wsparcie anielskie dla samotnych wodników. Już patrzymy. Proszę bardzo. Daj swojemu związkowi szansę. Popracuj nad stosunkami partnerskimi, kochani. Widzicie? Czyli po prostu musicie wychodzić do ludzi, spotykać się. Jak będziecie sami w domu zamknięci, no to kto was tam odkryje, że wy w tej skorupce siedzicie? No nikt. Musicie się otworzyć na ludzi, na ludzi, na świat, na otoczenie, wyjeżdżać, podróżować, przemieszczać się, wychodzić na zewnątrz. Kochani, to by było na tyle. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne czytania ogólne na miesiąc marzec. Dziękuję za wszystkie przemiłe komentarze, łapki w górę, subskrypcje. Bardzo mi to daje motywację, żeby usiąść i zrobić dla was czytanie. Mogę się pochwalić, że teraz szybciej będą filmiki wgrywane, ponieważ mam już internet światłowodowy. I teraz film nie wgrywa się 3-4 godziny, tylko do pół godziny, więc postaram się, żeby teraz te filmiki szybciej wskakiwały, żebyście mieli no i tak samo ja, jak i wy radość z tego, że ten film jednak na kanale już się pojawił. Kochani, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Życzę wspaniałego miesiąca, dużo miłości, radości, kochania i obfitości wszelakiej, żeby wszystkie wasze plany, marzenia się spełniły. Pozdrawiam serdecznie, jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.